Kolejne zwycięstwo odniosły w pierwszej lidze piłkarki ręczne Sambora Tczew. Pokonały w minioną sobotę przed własną publicznością 32-27 AZS Poznań. Tego samego dnia niepokonani dotąd w drugiej lidze Samborzanie podejmowali BSMS Bartoszyce. Rywal postawił się gospodarzom, ale tczewianie wygrali 30-26. Samborzanki dobrze zaczęły, od prowadzenia 3-0. Wydawało się, że akademiczki nie będą w stanie nawiązać z gospodyniami równorzędnej walki. Jednak już w 10 minucie był remis 5-5. Po kwadransie tczewianki zanotowały serię 4 trafień z rzędu i zbudowały po raz kolejny przewagę. Dystans 4 bramek utrzymał się do końca pierwszej połowy. Sambor prowadził do przerwy 16-12. W drugiej odsłonie tczewianki miały mecz pod kontrolą. Do 40 minuty prowadziły różnicą 5 bramek. Potem odjechały rywalkom na dystans 8 trafień, 27-19. Wygrana nie była zagrożona. W końcowych 5 minutach AZS zniwelował straty, wykorzystując rozprężenie w tczewskiej drużynie. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną zespołu Bartłomieja Peplińskiego 32-27. Najwięcej bramek dla Sambora zdobyły Katarzyna Zduniak 7 oraz Julia Duszyńska i Aleksandra Płuckowska po 6. To był solidny mecz samborzanek. Wkład w zwycięstwo miały wszystkie zawodniczki. Tczewianki pną się w górę pierwszoligowej tabeli. Obecnie są na 4. miejscu. Szczypiorniści Sambora kontynuują świetną passę. W drugiej lidze mają na koncie komplet zwycięstw i w meczu z BSMS Bartoszyce byli faworytem. W sobotni wieczór musieli się sporo natrudzić, by wygraną serię przedłużyć. Drużyna Tomasza Śmiałowskiego prowadziła od początku. Zaczęła mocno od 4-1, ale potem nie zdołała utrzymać tej przewagi. Po 20 minutach gry goście tracili do tczewian tylko jedną bramkę. Po udanej dla Sambora końcówce pierwszej połowy gospodarze schodzili do szatni, prowadząc 17-14. W drugiej połowie wciąż musieli pilnować wyniku i grać uważnie. 3 bramki z rzędu sprawiły, że BSMS znów złapał kontakt. Potem była seria za serią i nieoczekiwanie na 9 minut przed końcem Samborzanie prowadzili tylko jednym trafieniem, 24-23. Szczypiorniści z Tczewa w końcowych minutach wykazali więcej dojrzałości. Byli też zespołem bardziej wyrównanym pod względem umiejętności. Szybko zbudowali 4-bramkową przewagę i nie oddali jej do końcowej syreny, wygrywając 30-26. Najwięcej bramek dla gospodarzy zdobył Jakub Śmiłowski i Michał Chyła po 5 oraz Mateusz Daszek i Wojciech Daszek po 4. Sambor zajmuje 2. miejsce w tabeli, bowiem inny niepokonany zespół w drugiej lidze, Jeziorak Iława, ma lepszy bilans bramkowy.